W tym roku lokatorzy Familoku w Czerwionce-Leszczynach nie mają co liczyć na jakiekolwiek remonty drzwi, okien czy klatek schodowych, obwieszcza szef Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Cała kasa przeznaczona na doraźne naprawy idzie bowiem na odbudowę Familoka przy ulicy Kościuszki. Minął już miesiąc, od kiedy stanął on w ogniu. Przypomnijmy, jeden z lokatorów przez niedopałek papierosa spowodował pożar, który błyskawicznie objął poddasze i piętro budynku. Bez dachu nad głową zostało 10 rodzin. Co się z nimi stało i jak przebiega remont Familoka, do którego mają wrócić? Sprawdzaliśmy to z naszą kamerą. Te chwile, jakie przeżyli na początku sierpnia lokatorzy Familoka przy ulicy Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach, na pewno długo pozostaną w ich pamięci. Strach, niepewność i złość. Takie uczucia towarzyszyły im, gdy bezsilnie patrzyli na to, jak dobytek ich życia ginie w płomieniach. Przede wszystkim obawiali się o swoją przyszłość. Kto się nimi zajmie? Ale menele są złoci, bo przecież on nie... Ja mam dzieci, gdzie ja mam iść z tymi dziećmi? My zostali tak, jak my są. Tak było miesiąc temu. Co stało się z 10 rodzinami, które zmuszone zostały do opuszczenia swoich mieszkań? Czy znaleźli dach nad głową? W tej chwili przebywają u rodzin, dwie osoby przebywają na hotelu robotniczym, ale są dla nich przygotowywane mieszkania zastępcze. Także z rodzinami nie jest... Nie ma problemu. Wszyscy lokatorzy, jak już wiemy, chcą wrócić do Familoka. Ten zaś jest intensywnie remontowany, bowiem zima coraz bliżej. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszy objął uporządkowanie terenu po pożarze, zabezpieczenie budynku i sporządzenie ekspertyzy budowlanej. Budowlańcy na początku mieli sporo obaw. Deszcz był naszą największą zmorą, dlatego że po pożarze nie można było dachu zabezpieczyć. Po prostu tych płacht, które Państwo widzą z tyłu, albo innych folii, nie było po prostu do czego przymocować. Teraz rozpoczął się drugi etap prac. Obejmie on przede wszystkim budowę poszycia dachowego. Belki stropowe już czekają. Polegać to będzie na tym, że do już przygotowanych pod tą plandeką podmurówek, do przygotowanych murów, będziemy kłaść więźbę dachową. Następnie dach zostanie przykryty dachówką, będą wymurowane okna, zabezpieczone mury i wejścia tak, że budynek będzie w stanie surowym zamkniętym. I rozpocznie się trzeci etap, czyli odbudowa wnętrza. Niestety te wnętrze nie może być odbudowane w takiej dokładnie formie, jak było, bo na to dzisiaj współczesne przepisy nie pozwalają. Więc jeżeli jest łazienka, musimy dobudować do niej wentylację. Jeżeli były na strychu mieszkania, które nie miały łazienek albo w ogóle nie miały ubikacji, bo też takie były, te sanitariaty muszą zostać wybudowane. Można by więc powiedzieć, że lokatorzy tylko skorzystają na tym remoncie. Na strychu pojawią się bowiem 4 mieszkania, nawet w wyższym standardzie niż do tej pory. Co ważne, wyremontowany Familok i zastosowane w nim formy staną się wzorem do naśladowania przy okazji modernizacji pozostałych 13 na osiedlu Familoków, które odbiegają od norm XXI wieku. Faktem jest, że odbudowa pochłania krocie, dlatego też zabraknie pieniędzy na remonty w innych budynkach gminnych i mieszkańcy nie mają co liczyć na wymianę okien, drzwi czy naprawę schodów. A kiedy lokatorzy Familoka wrócą do swoich mieszkań? Według planów Boże Narodzenie będą mogli tutaj spędzić lokatorzy z parteru i pierwszego piętra. Na koniec stycznia gotowe ma być poddasze.